Na początku, jak zwykle, jakieś pozdrowionka. I've been so damn lonely, 'cause you were never right there when I needed you wholly. And I know it don't seem fair, but I feel the distance and we're apart and I'm waking up. Plus tutaj moje pozdrowienia dla wszystkich widzów. A zatem przechodzimy do losowania. I'm going back and forth in my head over words that you said. No, I'm trying to find. I pierwszym zwycięzcą zostaje Luxon, nick w grze I'm Luxon. Gratulacje dla zwycięzcy. A drugim zwycięzcą zostaje Domenico Mendolia, nick w grze Kosa na żebro. Gratulacje dla zwycięzcy. A tutaj wysyłanie nagrody do Luxona, ale niestety w komentarzu podał zły nick. Niech poda go jeszcze raz, napisz tam wiadomość, to ci wyślę tą nagrodę. No to lecimy. Dodawanie szóstego bonu do butów oceanu. Otwieranie dwóch skrzyń zwierza. Z pierwszej skrzyni poleciała przeszkoda, a z drugiej duch. Tutaj jeszcze otwieranie 7 skrzyń zwierza. I poleciała księga przebicia, zasięgu berserka, lekkie jak piórko, wampira, ducha i odporność ninja. Tutaj podbijanie mojej szarfy z 24 na 25%. Może się uda, zobaczymy. Pierwszy rzut i spaliło. Drugi rzut i spaliło. Trzeci rzut i spaliło. I czwarty, jak i ostatni, też spaliło niestety. Tutaj podbijanie szaty aureo kilka procent. Tutaj wyciąganie z mojej melejki przebicia i wkładanie przeszkody na blok. I daje nam 14 bloku na 102 albo 3 level do 15. Tutaj wkładanie dzwonka do szarfy 18%, 12 inta i da nam 2 inta w szarfie i to jest potem na odpał, na ostrze. Te 2 inta to jest około 8 wartości, jak coś. Tutaj rzut na antykoneksu i spaliło. Tutaj niestety nie dodało tego szóstego bonu do oceanek. I od razu dodawanie na nowo szóstego bonu, może teraz siądzie. Otwieranie skrzyni burzy pustynnej. Z pierwszej szkaty poleciał kostium 30-dniowy męski. Z drugiej medal smoka i z trzeciej o damski kostium gitara. Tutaj wbijanie wiatr w ten kostium damski. Tutaj ulepszanie tych nowych talizmanów woli siła. No, a tutaj jeszcze parę słów o nowym konkurcie. W sumie takim samym jak w poprzednim odcinku. Te same zasady. Do wygrania tak samo 50 SM, jedna osoba wygrywa. Like, komentarz ze swoim nickiem z gry. Dokładnie, najlepiej, bo ja to będę pocztę wysyłał, żeby każdy to otrzymał. No i subskrypcja, nie? O, a tutaj po ulepszeniu z plus 0 na plus 1 bez bonu i dodało na plus 1 bony i siadło 1 siła, 2 siła wiatru. I brak ulep. Otwieranie szkatułek Yahara. I z dropu najlepsza to precyzja, bo też bony to jakieś ulepki, to śmieci. Odbieranie oceanek. O, i dodało szósty bonus, otrzymujesz odporność na mrok na 1 sekundę w walce. Tutaj robienie czerwonych roz na kryta.
Oj, na farcie zrobił 20 na 10 minut gitar. Dodawanie KD do sztyletów Zodiaku. Śmierć i potwora już wbite. Tutaj dodawanie KD przeszywki i spaliło. Tutaj znowu dodawanie KD przeszywki i spaliło znowu. Podejście numer 3 i umieściło gitar. I tutaj jeszcze dodawanie KD śmierci do łuku Zodiaku i spaliło. Tutaj zbijanie tego drugiego bossa na trzecim poziomie jaskini Gnoli. Dokładna nazwa Achtrin Wielki Mistrz, 130 level. I jak widzicie, tylko z niego szkaty wypadają, bo z poprzednich jak zbiłem, to nic nie wypadało. Plus tutaj ulepy, twarda skóra, wzór rękawicy. I tutaj otwieranie tych szkat, skrzyń zdobionych złotem z tego bossa. I jak widzicie, poleciała inspiracja dwójka, twarda skóra, lilia waruna, żelazna szkatułka, twarde skóry, poty. A z trzech skrzyń labiryntowej poleciało 9 topazów, obręcz jadeitu słońca i surowe płyty. Tutaj próba wytworzenia kamienia czerwonego płomienia, to jest ten przetop do pasa. I z 17 rzutów zrobiło 3 przetopy. Tutaj znowu ulepszanie talizmanów woli siła. O, i znowu siadł talizman 1-2, 1 siła, 2 błyski. A tutaj jak spieję moje szamanki do 120 levela i cyk, wpadł 113. Tutaj 114. 115. 116. 117. 118. 119. I w końcu 120. Tutaj odbieranie Gai za grupową melej. Czytanie inspiracji i 9 skilla. Inspiracje spaliło, a skill siadł na 9 punkcie. Do Isu dali codzienny prezent. Z pierwszego była mikstura mądrości, a z drugiego rękawica złodzieja. Tutaj chyba jeszcze jakiś bug, jak w M2 byłem udo makrosy, że niby pokazuje, że na mapie tutaj jest, a tutaj go nie ma. Tutaj szybkie wesele z moją szamanem. A tutaj wam dodam jeszcze raz wszystkie misje, jakie robiłem, żeby zdobyć licencję na rękawice. Tutaj branie pierwszej misji od rannego na dropnięcie lekarstwa z Vetina. Tutaj branie kolejnej misji na dropnięcie jakichś tam materiałów różnych. To wszystko leci przy zbijaniu metków bossów, więc lightowo idzie to dropnąć. No tutaj branie misji od biologa na oczyszczone rdzenie. Trzeba ich oddać 10 i na nim nic nie działa przy oddawaniu. Oddawanie lekarstwa dropniętego z metka. Branie kolejnej misji na lekarstwo. Oddawanie lekarstwa dropniętego z metka. Branie kolejnej misji na dropnięcie lekarstwa. Oddawanie lekarstwa. Yeah.
branie kolejnej misji na drobnięcie lekarstwa. Oddajemy trzecie lekarstwo i dostajemy trzecią duszę. I tutaj branie czwartej misji, drobnięcie czwartego lekarstwa. Oddajemy lekarstwo drobnięte z metka. Tutaj branie misji od biologa też na drobnięcie lekarstwa. Oddawanie biologowi lekarstwa. Tutaj oddawanie misji zgubne moce. Tutaj branie kolejnej misji dla 10 skażonych kamieni duchowych. Tutaj oddawanie tej misji i w nagrodę dostajemy bodzia. I od razu też bierzemy kolejną misję. I z tej misji dostaliśmy nagrodę 5 punktów woli, odporność na stałe. I tutaj branie znowu kolejnej misji. A to taka lajtowa misja na porozmawianie tylko z mieszkańcami wioski. Z Urielem trzeba porozmawiać, ze starszą panią i z dozorcą. Wracamy do chłopa od szarf i on nas wysyła w następnej misji na górę Sohan. Tutaj dropem ten popiół w międzyczasie i oddawanie tej misji. Dostałem odłamek reliktu Sura. I tu branie znowu tej samej misji, bo ona jest powtarzalna na te fragmenty reliktu. Plus tutaj jeszcze wytwarzanie reliktu duszy Sura. I wytworzyło 6 godzin. Tutaj dodawanie bonusu do tego reliktu duszy. Dodało bonus przy wsiadaniu na wierzchowce, zwiększają się obrażenia o 1% na 10 sekund. Pamiętajcie, że jeśli go aktywujecie, to nie będziecie mogli go już wyciągnąć. Najlepszy relik, jaki może być, to 12-godzinny z bonusami jakieś autopoty, podnoszenia, lurania mobów i on jest do handlu, nie? Tutaj branie kolejnej misji, odbudowa od Konfucjusza. Plus branie misji na topazy, to jest taka codzienna misja tutaj od Konfucjusza. Lecimy do dozorcy, dostaniemy misję. Jak ją zrobimy, będziemy mogli już otwierać normalnie dozorcę tutaj na tej mapie. Tutaj dalsza część misji, w której musieliśmy pojechać w dane miejsce, to jest lewy dolny róg mapy. W następnej kolejności musimy udać się do chłopa od szarf w M1. Potem na przylądek do stajennego. Stajenny wysyła nas na Cliff Gautama do oszusta. Ja wybrałem tą drugą opcję, aresztuj go. Nie wiem, co by się stało, jakbym wziął tą pierwszą. Możesz napisać w komentarzu na dole, ktoś wziął tą pierwszą. Wracamy do chłopa od szarf na nowy kontynent. Tutaj oddawanie misji chłopowi od szarf i w nagrodę dostaliśmy trochę jak. I tutaj klikamy misję aresztowanie i dostajemy licencję na rękawice. I właśnie to był ten szereg misji potrzebny do zdobycia właśnie licencji na rękawice. Używamy tej licencji i już normalnie będziemy mogli zakładać rękawice, bo bez tego nie założymy. Mimo iż na rękawicy pisze 105 level, ale okej. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!